Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Forever i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat matchmakingów oraz rank w CSGO i zahaczymy również lekko o facehity. Jeśli ten materiał wam się spodoba, to po jego obejrzeniu możecie zostawić kciuk w górę pod filmem. A teraz, nie przedłużając, zabieramy się za filmik. Jak wiecie, w CSGO mamy 18 rank od Silvera 1 po Globala. Niektórzy gracze grają lepiej, inni troszkę gorzej i każdy z nich ma przypisaną do swojego konta Odpowiednią rangę. Tak naprawdę ranga nie gra, tylko my. I to, że ktoś ma wyższą rangę od nas, nie musi oznaczać, że jest od nas lepszy. Dana ranga jest tylko oznaką, że osiągnęliśmy już jakiś konkretny poziom w grze, co nie oznacza, że nie możemy wzbić się ponad ten właśnie poziom i osiągnąć coś więcej. Część graczy jednak chce zdobyć jak najwyższą rangę w CSGO albo dla samego siebie, albo po to, by móc się pochwalić przed innymi kolegami czy koleżankami, że mają lepszą rangę od innych. Aby zdobyć rangę i awansować wyżej należy, rzecz jasna, grać tak zwane MMY, czyli matchmakingi. Wiadomym jest też to, że na matchmakingach najwięcej jest cheaterów, smurfów i wszelkiego rodzaju troli. I to wszystko trochę utrudnia nam sprawę awansu jakiegokolwiek w ogóle wspinania się w górę po szczeblach rank w CSGO. Jeśli chodzi o matchmakingi, to cały ten system ma momentami dziwny sposób doboru graczy, ponieważ czasami trafiają się takie mecze, gdzie przykładowo Gold gra z lemami, czy Kałach przeciwko Globalom. Nieraz trafiały mi się takie mecze, gdzie w pięciu globali graliśmy przeciwko jednemu globalowi i reszta graczy to były jakieś szeryfy, czy nawet y, trafił się tam jeden jakiś silver. Jeśli mowa właśnie już o meczach przeciwko takim rangom, to mamy też na MM'ach coś takiego jak boost, który polega w skrócie na pomaganiu słabszym graczom we wbiciu wyższej rangi, grając z kimś o wiele lepszym, posiadającym adekwatnie też wyższą rangę. Przez takie czynniki system matchmakingów jest kiepsko zbalansowany i niekiedy trafimy na mecz na równym poziomie następny mecz może się skończyć łatwą wygraną dla nas, a jeszcze kolejny sromotnie dostaniemy po tyłku przegrywając 16-0. I tutaj przypomnijcie sobie to, co powiedziałem wcześniej. Na danej randze jest multum graczy z różnym poziomem umiejętności i to, że ktoś ma wyższą rangę nie musi konkretnie oznaczać, że jest od Was lepszy. Poziomy gry na tych samych rangach mogą drastycznie się różnić przez smurfów, właśnie cheaterów, przez graczy, którzy z różnych przyczyn spadli z o wiele wyższych rang itp. TD. Ale co będzie, jeśli tego globala zdobędziemy? Przecież więcej rank w sumie nie ma. A no, na zdobyciu globala gra się przecież jeszcze nie kończy. Oprócz matchmakingów mamy też coś takiego jak faceity, SEA i inne tego typu platformy, gdzie możemy rywalizować z graszami, którzy umiejętnościami przewyższają przeciętnego globala. Skupmy się na faceitach. Po pierwsze faceit jest to liga, w której gra spora rzesza profesjonalnych graczy CSGO, i system rankingowy na Fisicie znacznie różni się od tego, który jest nam znany z matchmakingów. Po pierwsze, nie mamy tutaj rank, tylko poziomy. Czek to woli level od pierwszego do dziesiątego. Po drugie, mecze wyglądają podobnie do tych na matchmakingu, z tą różnicą, że nie ma tutaj czegoś takiego jak remis 15-15, tylko mamy system dogrywek i tyle jest tych dogrywek, ile trzeba, aby jedna z drużyn mogła wygrać. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla nas graczy jest to, że Faceit ostro bierze się w ostatnim swoim czasie za banowanie cheaterów z ich ligi i dokłada wszelkich starania, żeby pozbywać się oszustów. Patrząc na statystyki liczbowe zbanowanych graczy na Faceicie, mogę powiedzieć, że są one imponujące, uwzględniając liczbę graczy zbanowanych danego dnia oraz zbierając sumę tych zbanowanych graczy z danego poszczególnego miesiąca. Mamy również specjalnego klienta Faceit z antycheatem, co też w pewnym stopniu daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że. Nie będziemy grać przeciwko cheaterowi, ale szczerze wam powiem, że nie liczyłbym na to z takich względów, że przecież codziennie jest banowanych masa graczy na Faceitie, co potwierdzają właśnie te statystyki, ale ten anty-cheat sprawia, że więcej takich graczy dostaje bana, dzięki czemu trochę ta społeczność, przynajmniej na Faceitie, jest oczyszczana z cheaterów, oczyszczana z tego brudu. Oprócz tego wszystkiego, o czym tutaj wspomniałem, mamy też okazję zagrać tam z wieloma profesjonalnymi graczami, ale po osiągnięciu odpowiedniego oczywiście levela prawdopodobnie w okolicach 10. Ja swoją przygodę z Faceytem proszę mi się tutaj nie śmiać, błagam. <grym> Zacząłem dopiero niedawno. Mam zaledwie rozegranych chyba ze 30 meczy i mam czwarty level, ale powoli śmigam do góry i przyznam się szczerze, że nie jest źle. Długo na mecz w sumie się nie czeka, wszystko całkiem sprawnie idzie, ale czasami zdarzy się, że ktoś tam przyśnie i nie wejdzie do meczu, przez co jest on anulowany i trzeba szukać kolejny. Ogólnie staram się unikać ostatnio matchmakingów ze względu na ilość cheaterów, na jakich w ostatnim czasie natrafiam i staram się grać jak najwięcej face -headów. Moim zdaniem Faceity są bardzo miłą alternatywą dla matchmakingów, gdzie możemy osiągnąć więcej niż na zwykłych turniejówkach. Dajcie znać moi drodzy w komentarzach, czy też tak jak ja przerzuciliście się na Faceity. Matchmakingi zagram raz na jakiś czas, aby wiecie, rangami po prostu nie zniknęła, ale głównie swoją uwagę skupiam ostatnio na Faceita'ch. Podzielcie się ze mną też swoimi osiągnięciami i na matchmakingach i na faceecie. Jakie levele zdobyliście i czy poziom na tych wyższych levelach jest zdecydowanie wyższy od tego na globalach grając matchmakingi. Jestem tego naprawdę bardzo ciekaw. Z mojej strony to wszystko w tym filmiku. Dziękuję bardzo za jego obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever Young i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!